Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o komunikacie przełożonych generalnych, tak zwanych wspólnot Ecclesia Dei. Zapraszam. Na Facebooku, na stronie Benedicamus Domino, ukazał się tekst tego komunikatu. Teraz przytoczę krótkie fragmenty, a później je skomentuję. Potwierdzamy nasze przywiązanie do magisterium, także Soboru Watykańskiego II i tego, co po nim następuje. Zgodnie z katolicką doktryną o konieczności uległości, porównaj zwłaszcza Lumen Gentium nr 25 oraz Katechizm Kościoła Katolickiego nr 891 i 892. Czego dowodem są liczne studia i doktoraty napisane przez kilku z nas w ciągu ostatnich 33 lat. Błagamy o ludzki, osobisty dialog, pełen zaufania, daleki od ideologii czy chłodu dekretów administracyjnych. Chcielibyśmy móc spotkać osobę, która będzie dla nas obliczem macierzyństwa Kościoła. Chcielibyśmy móc opowiedzieć jej o cierpieniu, dramatach, smutku tak wielu wiernych świeckich z całego świata, ale także kapłanów, zakonników i zakonnic, którzy oddali swoje życie w oparciu o słowa papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI. Papież Franciszek zachęca duszpasterzy, aby słuchali z miłością i spokojem, ze szczerym pragnieniem, aby dojść do sedna dramatu osób i zrozumieć ich punkt widzenia, aby im pomóc żyć lepiej i rozpoznać swoje miejsce w Kościele. Amoris Laetitia, punkt 312. Chętnie powierzamy ojcowskiemu sercu dramaty, które przeżywamy. Potrzebujemy słuchania i troski, a nie potępienia bez dialogu. Surowe osądzenie stwarza poczucie niesprawiedliwości i rodzi urazę. Cierpliwość zmiękcza serca. Potrzebujemy czasu. Słyszymy dzisiaj o dyscyplinarnych wizytacjach apostolskich dla naszych instytutów. Prosimy o braterskie spotkania, podczas których będziemy mogli wyjaśnić, kim jesteśmy i jakie są powody naszego przywiązania do pewnych form liturgicznych. Nade wszystko pragniemy prawdziwie ludzkiego i miłosiernego dialogu. Miej cierpliwość nade mną. 13 sierpnia tego roku Ojciec Święty potwierdził, że w sprawach liturgicznych jedność nie jest jednolitością, lecz wielopostaciową harmonią stworzoną przez Ducha Świętego. Pragniemy wnieść nasz skromny wkład w tę harmonijną i różnorodną jedność, świadomi, że jak naucza Sacrosanctum Concilium, liturgia jest szczytem, do którego zmierza działanie Kościoła, a zarazem źródłem, z którego wypływa cała jego cnota. Z ufnością zwracamy się najpierw do biskupów Francji, aby można było rozpocząć prawdziwy dialog i wyznaczyć mediatora, który będzie dla nas ludzką twarzą tego dialogu. Trzeba unikać osądów, które nie uwzględniają złożoności różnych sytuacji. Trzeba pomóc każdemu w znalezieniu jego sposobu uczestnictwa we wspólnocie kościelnej, aby czuł się przedmiotem niezasłużonego, bezwarunkowego i bezinteresownego miłosierdzia. Amoris Laetitia nr 296 i 297. Za każdym razem, gdy mówię o tym, że coś jest lepsze albo ktoś popełnia jakiś błąd, zwracam na to uwagę, że staram się mówić obiektywnie, to znaczy opisywać jakieś postawy jako lepsze lub gorsze. A więc nie oznacza to, że z automatu twierdzę, że ktoś jest lepszy lub gorszy. Wydaje mi się, że to rozróżnienie, które moim zdaniem jest bardzo proste, nie jest wcale oczywiste dla moich widzów. Otóż, gdy mówimy, że jakaś postawa jest lepsza, a jakaś jest gorsza, nie oznacza to, że każdy, kto deklaruje taką postawę, jest automatycznie człowiekiem lepszym, a więc lepiej jest nie kraść niż kraść. Ale czasem może się zdarzyć, że jakiś złodziej będzie bliżej Pana Boga niż ten, który niczego w życiu nie ukradł. Może być taka sytuacja, pewne okoliczności, tak tu z jednej strony coś zmusza tego złodzieja do tego, żeby ukraść, jest on w trudnej sytuacji, nie wie i być może faktycznie jego grzech jest tylko grzechem lekkim, a inny człowiek, który właśnie być może potępiałby tego złodzieja, tak naprawdę jest daleko od Pana Boga ze względu na inne grzechy. Natomiast nie zmienia to faktu, że bycie złodziejem jest czymś złym, jest czymś nagannym i należy takie postawy potępiać. Więc gdy będę również w tym materiale potępiał pewne postawy, nie oznacza to, że czuję się lepszy od kogokolwiek, od ludzi, którzy mają takie czy inne postawy. Jest to po prostu kwestia wskazywania drogi. To jest obowiązkiem kapłana, żeby wskazywać, co jest prawdą, co jest nieprawdą, co do Pana Boga prowadzi, co nie prowadzi. Moim obowiązkiem jest wskazywać, które postawy do Pana Boga prowadzą, a które nie. Nie oznacza to automatycznie, że uważam, że ten człowiek jest lepszy, ten gorszy. To są już
subiektywne, to znaczy ocena subiektywna, w sensie dotycząca konkretnej osoby, czy ta osoba jest blisko Pana Boga, czy daleko, nie należy do mnie. Bóg patrzy w serce, Bóg wie, jakie są motywacje danej osoby, jaka jest jej sytuacja, jakie są jej uwarunkowania. Pan Bóg będzie to oceniał. Ja mogę oceniać postawy, mogę oceniać nauczanie, czy ono jest dobre, czy nie, czy do Pana Boga prowadzi, czy nie. Mogę oceniać postawę, w sensie zadeklarowane poglądy albo zadeklarowany sposób postępowania i twierdzić, ten jest dobry, a ten nie. Nie oznacza to, że wszyscy, którzy deklarują takie poglądy, są gorsi od wszystkich, którzy deklarują takie poglądy. To nie jest równoznaczne, tylko Pan Bóg będzie w stanie jednoznacznie ocenić, kto jak blisko Jego w danym momencie był. Oczywiście nie oznacza to, że nie można mówić o tym, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Jak wspomniałem, właśnie obiektywnie mówimy, co jest grzechem, co nie jest, co do Pana Boga prowadzi, a co nie, co uniemożliwia człowiekowi przystąpienie do sakramentów. To są wszystko rzeczy, które jak najbardziej mówić można i mówić należy. Subiektywną ocenę teraz, co od Pana Boga oddzieliło, a co nie, no to już później jest w sakramencie spowiedzi, gdy człowiek przychodzi osobiście, oskarża się ze swoich grzechów, wtedy też spowiednik powinien mu wskazać, co w jego konkretnym przypadku zrobić należy, kierując się właśnie obiektywnymi zasadami moralnymi. Tutaj chodzi mi przede wszystkim o to, żeby pokazać, że to jest co innego, gdy mówię, że jakaś postawa jest zła, a jakaś postawa jest dobra. To nie jest tożsame ze stwierdzeniem, że ci są lepsi, a ci są gorsi. Mówię po prostu, ci mają lepsze poglądy, mają lepsze nastawienie, deklarują, że podążają tą drogą i ta deklaracja jest właściwa, a ci, ta deklaracja jest niewłaściwa, to znaczy ta droga, która tutaj została przez tych obrana, jest niewłaściwa dlatego i dlatego. Nie oznacza to, nie jest to tożsame ze stwierdzeniem, że ja albo ktokolwiek inny jest lepszy od tego i tego. Ostatecznie w serce, w sumienie oczywiście patrzy po prostu Pan Bóg i On to będzie oceniał. Kilka słów o tej deklaracji przełożonych tak zwanych instytutów tradycyjnych. Co my tutaj mamy? W dokumencie mamy dwa cytaty z Amoris Laetitia. To jest dosyć krótki komunikat i dwa cytaty wskazują na to, że no, komuś zależy na tym, żeby powołać się właśnie na ten dokument i to jest naprawdę szokujące. Amoris Laetitia jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych dokumentów w historii Kościoła. Bez wątpienia za taki będzie uchodził. Jest to dokument, który pozostawia spowiednikowi, kapłanowi decyzję, czy osoby żyjące w ponownym, niesakramentalnym związku można dopuścić do komunii, czy nie. Jest to twierdzenie niezgodne z wielowiekowym nauczaniem Kościoła. Jest to twierdzenie niezgodne z całą teologią moralną Kościoła, aż do samego Amoris Laetitia. Jest to zdanie gorszące, niezwykle szkodliwe, a samo Amoris Laetitia jest dokumentem, który należy postrzegać jako dokument, które stanowi zagrożenie dla życia rodzinnego. Stanowi on pewną furtkę, furtkę, która pozwala na to, żeby zniszczyć nierozerwalność małżeństwa. Jeśli dopuszcza się osoby, które nie dochowały wierności swojemu małżonkowi, swojej małżonce, do sakramentów, daje się w ten sposób przyzwolenie na łamanie tej przysięgi małżeńskiej, daje się w ten sposób przyzwolenie na niszczenie nierozerwalności małżeństwa. Jest to atak na podstawowe zasady moralne, które są po prostu zasadami moralnymi zawartymi w objawieniu. Teraz ci przełożeni postanowili powołać się właśnie na ten dokument. Jest to szokujące, dziwne. Jest to dokument, który zapisze się bardzo negatywnie w historii Kościoła. Powołanie się właśnie na niego uważam za bardzo dziwne. Druga i znacznie bardziej istotna rzecz to publiczne zadeklarowanie posłuszeństwa, akceptacji magisterium soborowego i posoborowego. Mamy tutaj oficjalną akceptację, deklarację przywiązania do magisterium soborowego i posoborowego. A więc ci przełożeni w obliczu zagrożenia, w obliczu tego, że czują, że ich instytuty mogą być w ten czy w inny sposób prześladowane przez władze kościelne, deklarują
Można powiedzieć, że są bardziej soborowi od soboru, że oni wszystko akceptują, wszystko, całe magisterium posoborowe, wszystko to jest dla nich najwyraźniej nie tylko akceptowalne, ale oni deklarują przywiązanie do tego magisterium. Pokazują to poprzez cytowanie właśnie takiej najbardziej postępowej, najbardziej posoborowej z posoborowych adhortacji encyklik, mianowicie Amoris Laetitia. Więc przełożeni tych tak zwanych tradycyjnych instytutów deklarują posoborowe magisterium, jesteśmy absolutnie do niego przywiązani, nie mamy z nim żadnych problemów, przepraszamy, jeśli stwarzaliśmy jakiekolwiek problemy i błagamy o litość. Tak wygląda ten dokument i moim zdaniem jest to szokujące i przerażające. Skoro pod tym się ci przełożeni podpisali, no należy brać ten dokument na poważnie, należy uważać, że oni faktycznie w ten sposób do tego tematu podchodzą, że tak uważają. Teoretycznie można by myśleć, że może jest to tylko taki wybieg po to, żeby jakoś się uratować, no ale skoro człowiek się pod czymś podpisuje, to moim zdaniem należy wychodzić z założenia, że po prostu zgadza się właśnie z tymi twierdzeniami. I to pokazuje, jak bardzo te tak zwane tradycyjne instytuty nie są tradycyjne. Oznacza to, że ci przełożeni właśnie tak naprawdę są tylko i wyłącznie estetami, ludźmi posoborowymi, ludźmi, którzy w pełni akceptują to nowe magisterium i przywiązanie do tradycyjnej liturgii jest wyłącznie estetyczne, jest wyłącznie na poziomie takiego upodobania. Mi się bardziej podoba ta liturgia, dlatego wybieram tą. Być może spora część samych kapłanów, członków tych instytutów miała podejście trochę inne, bardziej potępiające, powiedzmy, że część posoborowych reform. Bez wątpienia część tych kapłanów poszła do tych instytutów z taką motywacją. Natomiast w obecnej sytuacji jest to bardzo jasny sygnał, że dla takich ludzi nie ma miejsca w tych instytutach. Przełożeni wszystkich tych instytutów padają na kolana przed papieżem i błagają o litość, mówiąc: patrzcie, my jesteśmy bardziej soborowi od soboru, my kochamy Amoris Laetitia, my jesteśmy przywiązani do tego wszystkiego i pokażcie nam litość. Mi szczerze kojarzy się taka postawa z postawą takiego kolaboranta, który powiedzmy tutaj w Polsce pod rosyjskim zaborem współpracował z administracją rosyjską i w momencie, w którym ma zostać z jakiegoś powodu ukarany, może nawet skazany na śmierć, właśnie pada na kolana i błaga: zobaczcie, przecież ja jestem bardziej rosyjski od Rosjan, przecież ja tak nauczyłem się języka i jestem tak bardzo związany z tą rosyjską kulturą, zobaczcie, jaki ja bardzo stałem się rosyjski. Jak już wspomniałem na samym początku, nie chcę nikogo tym porównaniem urazić, natomiast moim zdaniem tak to właśnie należy interpretować, to znaczy z tej deklaracji wynika taka właśnie postawa. Ta deklaracja jest ilustracją takiej właśnie postawy. Postawy człowieka, który poddał się pod jakąś władzę, wydawałoby się, dlatego mówiłem tutaj o kolaborantach, bo wydawałoby się, no te instytuty przecież sugerowały, że są tradycyjne, przecież oni wcale nie deklarowali wcześniej publicznie, że mają właśnie takie pełne przywiązanie do tego magisterium, że Amoris Laetitia to jest super, że to magisterium posoborowe to jest wspaniałe. Tam nie było takich deklaracji, no raczej stwarzali wrażenie, że właśnie można taką konstruktywną krytykę magisterium soborowego i posoborowego uprawiać. Natomiast, czyli jakby stwarzali wrażenie tradycyjnych instytutów, przywiązanie do tradycyjnej liturgii, no przynajmniej sprawiało wrażenie tego, że mamy tutaj do czynienia właśnie z jakąś tradycją. Natomiast w tym momencie zagrożenia, tutaj jakby maski opadają i wszelkie przywiązanie do tradycji wydaje się być, przynajmniej w oczach tych przełożonych, którzy podpisali się pod tą deklaracją, no wydaje się być maską, wydaje się być fasadą. Tak naprawdę to tradycja to tylko my tak sobie lubimy, bo to jest takie piękne, tak? Ale tak naprawdę to magisterium posoborowe jest super i my to wszystko uznajemy, jesteśmy mega posoborowi i miejcie litość nad nami. Przecież wy tyle mówicie o tym miłosierdziu, wszystkich przygarniacie. Tutaj właśnie to nieszczęsne Amoris Laetitia, ten dokument, którym pozwala, dopuszcza, otwiera furtkę na przystępowanie do komunii osób, które żyją w stanie permanentnego cudzołóstwa.
to powołanie się na ten dokument właśnie w tym kontekście, w kontekście błagania o litość osób, powiedzmy, że związanych gdzieś tam z tymi instytutami tradycjonalistycznymi, jest przerażające. To jest przerażające. To jest właśnie, jakby oni stawiali się gdzieś tam właśnie w roli tych wszystkich takich potępianych i uciśnianych w kościele, jakby porównywali się do tych właśnie, którzy żyją w tym stanie permanentnego cudzołóstwa. Oni przecież, oni zasługują na miłosierdzie, no to przecież my też, my, którzy zwróciliśmy się w jakiś sposób do tradycji, przecież my też zasługujemy na miłosierdzie. Jest to moim zdaniem przerażające. To znaczy przerażające jest to, że te osoby, które przedstawiały się jako jacyś obrońcy tradycji, teraz padają na kolana i próbują dowieść, że są tacy mega posoborowi, że właśnie Amoris Laetitia to jest to, co oni najwyraźniej kochają, co oni nie tylko tutaj publicznie deklarują przywiązanie do tego magisterium, ale właśnie cytaty wybierają właśnie z tego dokumentu. To naprawdę jest dokument, który moim zdaniem zrzuca wszelkie maski. Ten komunikat pokazuje również, jak bardzo różna jest nasza postawa od postawy tychże właśnie instytutów. Dla przypomnienia, my uważamy, że herezja modernizmu, o której chociażby święty papież Pius X mówi, że moderniści próbują wejść do Kościoła i powoli zmieniać mentalność Kościoła, doktrynę Kościoła, powoli zmieniać teologię moralną, działając właśnie tak oddolnie. Taki marsz przez instytucje w Kościele. O tym mówią papieże na przełomie XIX-XX wieku, w pierwszej połowie XX wieku, że taka akcja się dzieje. Naszym zdaniem to, co się dzieje w Kościele w drugiej połowie XX wieku, jest owocem tego, o czym papieże mówili wcześniej, czyli tego wejścia w struktury kościelne, takiej pracy oddolnej tych modernistów, którzy chcieli zmienić teologię Kościoła, i teraz obraz Kościoła po Soborze Watykańskim II, obraz Kościoła w drugiej połowie XX wieku i w wieku XXI, to jest obraz Kościoła, w którym widać bardzo wyraźnie ślady modernistycznej herezji, gdzie ta herezja wchodzi w wiele elementów życia Kościoła i pozostawia tam swoje ślady. Taka jest nasza interpretacja tego, co się obecnie dzieje w Kościele, i uważam, że mamy jak najbardziej dobre podstawy, żeby tak twierdzić. Odsyłam do mojego materiału Modernizm a nowa msza oraz Kryzys w Kościele, analiza. Uważamy, że wszystkie te przejawy tej herezji modernizmu, która weszła do Kościoła, należy jak najpilniej i jak najradykalniej z Kościoła usunąć. Uważamy, że te błędy potępione przez świętego papieża Piusa X jako ściek wszystkich herezji należy bez litości wyplenić. Błędy oczywiście, nie ludzi. Błędy należy bez litości wyplenić. Te pozostałości, te ślady, to co ta herezja wniosła do Kościoła, należy zniszczyć, należy wyplenić. I jest to koniecznie potrzebne do tego, żeby sytuacja Kościoła się poprawiła, żeby Kościół normalnie funkcjonował. Jednym z przejawów tej herezji modernizmu jest właśnie reforma liturgiczna. Dlatego uważamy, że jest to rzecz, która jest absolutnie w pierwszej linii do zmiany. To jest nasza postawa. Jest herezja modernizmu, która wchodzi do Kościoła, wyrządza mu ogromne szkody. Trzeba to oczyścić. Trzeba teologię, życie Kościoła, dyscyplinę Kościoła, liturgię Kościoła oczyścić z pozostałości tej herezji modernizmu. To jest nasza postawa. Natomiast jaką postawę pokazują dzisiaj poprzez ten komunikat przełożeni tak zwanych instytutów tradycyjnych? Pokazują postawę: wszystko w Kościele jest super, problemem jesteśmy my, błagamy o cierpliwość i miłosierdzie, wszystko akceptujemy, wszystko jest w porządku, przepraszamy, że mamy takie gusta, że tak ta liturgia nam się podoba, przepraszamy, błagamy o miłosierdzie i cierpliwość. Moim zdaniem jest to niechlubny koniec tych instytutów. Naprawdę można było odejść z honorem, można było powiedzieć: walczyliśmy o wiarę, robiliśmy co mogliśmy, chcieliśmy nasze życie Kościołowi oddać, chcieliśmy służyć, no nie udało się, zniszczono nas. Zastanawiamy się, co robimy dalej. Tej drogi te instytuty nie obrały. Obrały drogę padnięcia na kolana, ale nie tylko padnięcia na kolana, tylko zaparcia się, wyparcia się tego, co najcenniejsze, katolickiej wiary.
ta akceptacja tego całego posoborowego magisterium, cytowanie Amoris Laetitia, cała ta służalczość, to wszystko moim zdaniem to jest właśnie niechlubny koniec tych instytutów. Jeszcze raz powtarzam, nie twierdzę, że mam wgląd w duszę tych ludzi i że uważam, że oni są grzesznikami, że oni, ich stan duszy jest taki albo taki. Ja nie wiem, jaki jest ich stan duszy. Nie wiem, jakie są ich ostateczne motywacje, jakie są ich przemyślenia. Ja mogę oceniać tylko to, co zostało wydane na zewnątrz i uważam, że ten komunikat jest właśnie głosem takiej niechlubnej śmierci kolaboranta, czyli kogoś, kto zdecydował się na współpracę z jakąś władzą, trochę jakby wbrew sobie, trochę krytykując przecież pewne jej decyzje wcześniej, krytykując elementy posoborowego magisterium. Tak zaczynał ten nasz kolaborant, a skończył na kolanach, błagając o litość, akceptując wszystko. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.